Ty doświadczasz hejtu? To nie jest tak duży hejt, jak czasami czytam w stosunku... Nie wiem, bo jestem ciekawa czasami, jak ludzie myślą i co sam piszą pod niektórymi artykułami. Ale sprawdzasz to? Ta ciekawość... Względem właśnie... siebie? Mm, tak. Raz to zrobiłam. Przez przypadek. I to był bardzo duży błąd. W sensie... Później to analizowałam na mojej terapii i moja pani terapeutka powiedziała mi: pani Sandro, ale pani jest pewną figurą w internecie. Większość ludzi myśli, że pani jest, że pani trochę jest taką jakimś stworem, że ja tak naprawdę nie istnieję w życiu, że ja nie jestem człowiekiem. Jakby odbiera mi się człowieczeństwo i myślę, że jest tak w wielu przypadkach, że... ludzie nie myślą o wielu osobach publicznych, że one są prawdziwymi osobami. Tak mi to przedstawiła moja. Mm. Może tak być, że nie przypisują ich uczuć i emocji i cech człowieczych. Jednakże ja sobie nie wyobrażam, jak można takie komentarze pisać na czyjś temat w internecie. To był podcast Wprost Przeciwnie. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego czytaj sprawdzone informacje, rzetelne analizy i wywiady na wprost.pl, a także śledź nas na Twitterze i Facebooku Wprost. Nagranie i produkcja Studio Plac.